Dobra, dzisiaj pokażę, jak wygląda streamowanie z kamery IP, która jest podłączona do OBS-a. Dzięki temu można sobie wykorzystać w streamach takie kamerki właśnie z telefonu. Do tego celu używam aplikacji IP Webcam na Androida. Postaram się pokazać. Widzicie, IP Webcam, tylko tu mam zainstalowaną na Huawei P9 tą aplikację, a ten obraz, co teraz widzicie, jest z BlackBerry Z10, na którym też można uruchomić Androida, jakby ktoś nie wiedział. I właśnie cały ten obraz w tym momencie będzie pokazywany, jak to wszystko działa właśnie z BlackBerry Z10. Daje to fajne możliwości przy streamowaniu, bo można praktycznie sobie do OBS-a podłączyć nieograniczoną ilość kamer. Na przykład jedna z boku, druga z góry, trzecia jeszcze z innego kąta. No i powiem Wam, jak to mniej więcej sobie skonfigurowałem w telefonie, czyli tutaj w tym na górze BlackBerry Z10 w OBS-ie. No i zobaczycie, jak to wygląda przy właśnie nagrywaniu. Więc zacznijmy od tego, tak. Najpierw oczywiście trzeba mieć tą aplikację IP Webcam. Sobie ją uruchomię. I co ja robię? Pierwszą rzeczą, którą robię, to ja fokus. Wyłączam sobie tryb audio. Dlaczego? Żeby mi telefon nie zbierał dźwięku, to po pierwsze, bo nagrywam sobie przez słuchawki podłączone pod USB-ka. To jest pierwsza rzecz. Tryb audio mam wyłączony. I teraz przechodzę do ustawienia wideo. Ustawienia wideo. Rozdzielczość wideo, no tu mam akurat w P9 Lite maksymalną, jaką mogę ustawić, 1920x1080, czy to jest Full HD. BlackBerry mam ustawioną 1280x720, czyli HD. Ten obraz, co jest teraz nagrywany, taki mam rozdzielczości ustawione. I teraz tak, jakość ustawiłem sobie dobra, SMS jakiś przy na 80. Jakość 80%. Co tu jeszcze ustawiam? Tryb ostrości. Płynny do nagrywania. Czyli jak oddalam, to łapię fokusa, przybliżam. Też łapię fokusa. O to chodzi w tym nagrywaniu płynnym do nagrywania. Tryb sceny. Tryby sceny tutaj mamy. Balans bielizn auto. I co? Jak to mam już wszystko ustawione, wciskam, uruchom serwer. Jak widzicie, już mogę zacząć streamowanie z tego telefonu. I teraz kwestia, jak ten obraz wprowadzić do OBS-a. Bardzo prosto. Mamy tutaj adres. Niech mi złapie tego fokusa.
O Boże, nie chce mi złapać, no. Ciężko, bo... Jest. 192. Nie chcę złapać fokusa, bo jakoś kamerka. 192, 168. 8, 109, 88. O, teraz widać. Ale to jest adres do przeglądarki. Do przeglądarki. Teraz pokażę Wam, jak wyglądają opcje w przeglądarce. Tutaj macie cały dostęp do ustawienia tej kamerki. Teraz właśnie tu jest podpięta ta Z10 BlackBerry. Pokażę Wam dwie opcje, którymi się można fajnie pobawić. Czyli powiększenie i jakość strumieniowania. Ale to za chwileczkę. Pokażę Wam, jak trzeba wprowadzić w OBS-ie jaki adres, żeby ten ekran był nie z przeglądarki, tylko bezpośrednio jakby z kamery. W tym celu użyję. Jak widzicie, w OBS-ie dodajemy sobie źródło przechwytywania czy nie przechwytywanie, żeby tą kamerkę dodać, IP. To klikamy dodaj i przeglądarka. Tak jest. Przeglądarka. Dodaj przeglądarka i w przeglądarce wpisujemy adres URL 192.168, w tym przypadku Z10 ma adres IP 102.88.88 łamane przez video feed i rozdzielczość, jaką mamy ustawioną w IP webcam. Jeżeli wpiszemy ten adres z półkośników video feed, mamy wtedy cały obraz z kamery, którym możemy się bawić. I teraz pokażę Wam, jak możemy się tym obrazem bawić. W tym celu przejdę do właśnie tej przeglądarki, którą tam przed chwilą Wam pokazałem, w której mogę sobie te opcje w czasie rzeczywistym ustawiać i pobawimy się z zoomem. Po pierwszy rzut pójdzie zoom. Tu sobie podłożę pilota, żeby to było fajnie widać. Zoomik. Powiększenie. Teraz bez powiększenia daję na jeden raz. Chwila, jak muszę to tutaj ogarnąć. Aha, nie ma. Jest jeden razy, dwa razy. Teraz jest powiększenie dwa razy. Czat. Naprawdę fajnie to widać. Przy jakości 80%. Spróbujmy sobie to powiększenie jeszcze większe dać, ustawić. Dwa razy. A można może kursorem? Nie, trzy razy. Powiększenie trzy razy. Oczywiście w tej przeglądarce sobie tam zmieniam wartość. Dalej super widać. Żeby coś tak pokazać. Super, naprawdę fajnie to widać. I maksymalna chyba teraz będzie 4 razy. Powiększenie 4 razy. To już jest dla hardkorowców, już chyba nawet widać.
Nie, w dalszym ciągu i tak przy tej jakości 4 razy obraz jest zarąbisty. Nie powiem. No i tak wygląda opcja powiększenia. 2 razy. Czyli już jakby tak sobie troszeczkę ten ekran został wykadrowany pod jakąś tam rzecz. Powiększenie 2 razy. Przy powiększeniu 2 razy myślę, że są fajne zoomy. Ok. Wyłączył mi się telefon. Czyli nagrywanie zostało przerwane. No i na tym zakończę. Chyba mniej więcej tak już pokazałem, jak to wygląda.